Cześć, witajcie, ja jestem Ryczko, witajcie w kolejnym odcinku z gry The Last of Us Part 2. Przepraszam, że poprzedni odcinek był taki krótki, ale spieszyło mi się cholernie do lekarza, do chirurga. Ech, no i tak na szybko jedynie udało mi się tyle nagrać. Po prostu nie zauważyłem, że czas mi się kończy. Jak powiem tak, wczytało mnie. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Jestem w jakimś miejscu, którego nie kojarzę. Zakończyłem film trochę w innym miejscu, w takim miejscu, gdzie łatwo się można było schować. Dobra, co, zapis był? To robimy to jak ostatnio. Podejdź, kupo. No weź się pokaż, bo chcę w ciebie tym rzucić. Kurde. Dobra. Dobra, poszło. Jestem gotowa stąd spadać. Tak. Dobra, wiecie co? Bym poprosił o jakąś amunicję. Błagam. Nie wiem, ja tych, powiem tak, ja tych człapaczy tak nienawidzę. Są i silne, i wkurwiające. Ale wiecie, one nie są takie, że w sensie wkurwiające w takim stopniu, że tam jak biega, że da się ich ominąć, tylko one są takie, że usłyszą cię jak klikać, słyszą super dobrze i teraz weź się staraj i myśl, jak tu tego debila ominąć. A najgorsze, że nawet jak się on podpali, to gówno mi to da. Dobra, nie trafiłem mołotowem, już nie musicie mnie czepiać się w komentarzach. I trochę zmarnowałem lepszych naboi. Tu był jeden, jakby co pamiętacie, zablokowany. Szukam rzeczy, wiecie. O, zobaczcie, szmatka, butelka, zawsze coś. Wolałbym alkohol. Ile mam leków? 52, jeszcze 8. Ech. Do rewolwera Joela mam maksimum amunicji, tak samo jak do zwykłego pistoletu, więc trzeba zacząć strzelać. Bo zauważyłem coś niepokojącego.
Mam dużo amunicji do pistoletu i z tego, jakby to powiedzieć, nie mogę za bardzo strzelać. Tak, w sensie, wiecie, mam dużo amunicji, a z tego nie strzelam. O to bardziej chodzi. A patrzcie, a to był ten korytarz, którym szliśmy. Dobra, zgaduję, że pewnie tutaj będzie jeszcze więcej walki. Dobra, czy mogę stworzyć? Tak mi brakuje jakiś min, czegoś takiego wybuchowego, co wybucha po czasie. Ech, liczę, że będę mógł jakoś je jeszcze odblokować, bo boli mnie to, że ominąłem minę, taką, wiecie, broń jedną. Najgorsze chyba za nami. Jakby co, ja teraz będę jednak strzelał z pistoletu. Mam do tego dużo amunicji, a nawet mam dobrego cela. Plus aż mi tak ręka nie drga. W sensie się tak nie rusza. Ech, dobra. Woda, w końcu widzę światło zewnętrzne. Zewnętrze. Co się odwaliło? Zdarzyły się pociągi. Pociąg się rozbił. Brawo, Sherlocku. To samo powiedzieliśmy. Trochę tam inaczej wypowiedziane, no ale wiecie. No nie wiem, widać to, że się rozwiły. Tu nic więcej nie widzę, są tylko jeszcze drzwi, które są zamknięte na amen. Dobra. Tu widzę jedyne możliwe przejście. Jakby co, wiecie, chodzę tam z pistoletem. Raczej tutaj nikogo nie będzie, tak to wygląda. Ciekawe, jak długo po dniu zero to działało. Tam jest jakieś światło. No to w górę. A jak tędy przejść? Nie wiem, jeszcze ktoś mi powiedział, jak tu przejść. A dobra, tędy. Lina. Wiem. Idę. Ej, poczekamy na Dinę. Mam jednego mołotowa, jakby co, dwie apteczki, trochę ogłuszających, których nigdy nie używam, wolałbym minę. No to taka druga butelka, w sumie wiecie. Ej, zbliżamy się do światła. Dziennego. Dobra, widzę, gdzie może nas podsadzić Dina. Daj, podsadzę cię. Dobra. Dobra, weź mnie teraz. Co tam masz? No chodź. Dobra. Już prawie. Prowadź. O, amunicja. Dobra. Puścisz, Dinosławie. No cholera jasna, Dina nie chce nas puścić. Stoi w wejściu. Kurde! Ja pier... Maska nam pękła. Czyli no wiecie, teraz to nie zagrożenie. Właśnie, ciekawe, kiedy mnie to ciekawi, kiedy Dina... Eli, twoja maska! Mi nic nie jest. Masz. Podzielimy się. Nie, 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 nie! Zajmuj jej! Eli, przestań! Przestań! Nie! Eli, nie! Dość! Nie jestem zarażona! My oddychamy normalnie. Nie kaszle, widzisz? Wiecie, Eli to sprawiała tylko takie pozór, w sensie takie pozór, że jest normalna. Dina jej nie wierzyła z tym. No, teraz chyba będzie wiedzieć. Dina! Kury. Możesz biec? Klikacze? Tak.
Klikacze, biegacze, cichacze i... Klikacze, biegacze, cichacze i klapacze. Ja pier... Klikacze, biegacze, klikacze... Łapacze! Ja jebę! Kurde. Kurde! No biegnij! Boże, klikacz! To kupa gówna. Dobra, idę spokojniej. Co ci jest? Maska jej pękła. Chyba. Nie, po prostu dnie chyba się ten kończy. Bo maskę na całą. Ej. Co ty na to, żebyśmy odpoczęły w teatrze? Tutaj? No okej. Okay. Brzmi zajebiście dobrze. No, trochę Dina widać, ledwo idzie. Już prawie. Muszę klikać, ale i sama to robi. Chyba się boję, że tamci uciekną, wiecie. Chodź. Udało się. Dina jeszcze... Wiecie, ale już mówiła, że jest odporna, ale Dina jej nie wierzyła. Teraz chyba uwierzy, jak Eli wdychała tyle zarodników. Chyba to ukatropiło, nie wiem, ze 200 osób. No. Powiesz mi w końcu, co jest grane? Ty pytasz mnie? No. Eli, przed chwilą wdychałaś zarodniki. No. Dla nas nie problem. Jestem odporna. Mówiłam. Odporna. Daj spokój. No. Opowiesz historię? Zostałam ugryziona. Co ty w ogóle pierdolisz? Zostałam ugryziona i nic się nie stało. Oparzenie chemiczne. Oni myśleli, że to oparzenie chemiczne. Wiedzą to tylko Maria, Tommy i Joel. Wiedzieli. Bez Joel już nie żyje. Teraz wiesz ty. A tobie co jest, że ty tak ledwo leżysz, żygałaś non stop, nie wiem. Nie mogę cię zarazić, jeśli o to ci chodzi. A nie przekazać ci odporności. No powiedz coś. Co ci jest, Dina, no do cholery jasnej? Co? Jestem w ciąży. Aha, czyli dlatego ona non stop brzygała, bo coś jej było niedobrze. Bez obaw, nie jest twoje. Tylko jestem pewien, no. I co teraz? Co my teraz zrobimy? Nic. Muszę tylko chwilę odpocząć. Jaja sobie kurwa robisz? Od jak dawna wiesz? Od kilku tygodni. Kilku tygodni? Mogłyśmy... Zostać. Mogłyśmy zawrócić. Nie wiedziałam.
Nie byłam pewna, okej? Okay? Nie chciałam być ciężarna. A teraz niby czym jesteś? Trochę źle powiedziane. Dina się chyba na ciebie obrazi. Upewnię się, że jest bezpiecznie. No dobra. Odpocznij. Wsiąże. Max. Olek 1. 8. Dobra, mamy na ulepszenie. 61. Wytrzymałość. Specjalistka. Zdobyć trofeum. Fajnie. Teraz będziemy, myślę, zbierać na szybsze czołganie się. 50. Mamy jeden lek, więc pozbieramy itemy. Raczej tu nikogo nie ma, nawet jeżeli to pokonamy. Byle, żeby kłopaczy tu nie było. Tu jest właśnie zamknięte, wymaga klucza. Pewnie gdzieś klucze znajdziemy. Dwa, tu są schody. W ciąży, chyba w ciąży. No wiecie, Eli jest tą lesbijką. Ona pewnie według w trakcie związku, no zaszła w ciąży, a teraz Eli załamana. No. Pewnie wiecie, Eli by się z nią nie całowała, nie spotkała, gdyby o tym wiedziała. Dlatego taka jest. Drugi małotow do zrobienia. Leczyć się nie muszę, bo mam prawie pełne zdrowie. Tutaj są drzwi. Dobra, ja najpierw przeszukam pokój. To też zaraz. Dobra, ja to zaraz przeszukam, bo tam widzę, że można wyjść z budynku, a ja najpierw bym to całe przeszukał. Tu pewnie jeszcze jakieś drzwi będą. Długi korytarz. Tu ten korytarz jest pusty, czyli tamte drzwi prowadzą tam, gdzie myślałem. Do tego korytarza. Tutaj, do tej części. A nie, jednak nie. No dobra. Części. Kartka. O, notatka. Czytaj, częste rzeszenie, chyba już nie mogłem tu paść w zasadzkę, albo mnie ocali. Padłem z nóg. Przez ten deszcz ciągle wywala mi prąd, czyli dobra, pewnie. Czyli pewnie tam jest generator gdzieś. Trzeba włączyć zasilanie. Dobra, zaraz się tu zrobi. Właśnie tutaj jeszcze leży trochę rzeczy. Dobra. Iść za kablem i dojdziemy do miejsca. Mogę zejść w dół? Raczej nie. Kabel ma te, za generator na dachu. Jakby co to wiecie, pistolet mam. Zwajczyłeś się? Chyba kiepski był z ciebie elektryk. Powiedziała Eli, która się poraziła prądem przy wchodzeniu do Seattle. Dobra, tu mogę przejść? Nie.
Bo widział, wyglądał tak, jakbym mógł. Stary generator. Miał też klucz przy sobie. Czy coś tam. Jak ta minigierka. Fajna jest. Chociaż bardziej mi się podoba niż ta w pierwszej części. To dlatego już gościu tu nie mieszka. Bo się spalił. Nawet ładnie tutaj jest upancerzone, tutaj będą mogły dziewczyny zostać na jakiś czas. Dobra. Klucze. A to co? Super. Dobra, to jest chyba do tych drzwi, co są zamknięte na dole. O, prąd jest na całym ośrodku. Ja myślałem, że tylko na jednej części. Już chciałem mówić, szkoda, że nie ma prądu na całym ośrodku. No, to prąd jest na całości. Ona zasnęła. No, nam został tylko ten pokój. Raczej nikogo nie ma, bo tam jedyny gościu, jak widzicie, zdecha. Tutaj się nie przemieniasz, gdy zdechniesz, tylko gdy coś cię ugryzie. Co to jest wyjątkiem, bo Ellie przecież ugryziona, widzicie. Chodzi. No dobra. Sala kinowa. Wow. Joel, spodobałoby ci się tutaj. Snow miałby co oglądać. Raczej nic tu nie widzę. Wiecie, pamiętajcie, że mogę wyciągać broń, więc tutaj na pewno może coś być. Wiecie, tutaj coś może być. Strasznie. No nie. Gitara. Wiecie, jak widzi gitarę, to się rzuci, jeżeli wie, że jej może, co nie? To pogra. Będziemy mogli pograć znowu? Nie gram, niestety Ellie gra sama. A, bo ona sobie ustawia wszystko najpierw. A, i teraz ja mogę grać. Powiem wam, że to brzmi jak piosenka Joela. W sensie ten utwór. Piosenka Joela, którą śpiewał na samym początku gry. Tak, to jest piosenka Joela, gdybym miał cię kiedyś stracić. Sam byłbym zgubiony. To śpiewał Joel na samym początku gry, co było napisane, że 5 lat później się dzieją wydarzenia. Jeszcze co do, oni dopiero byli tutaj od jakiegoś tygodnia. Ech. To był pierwszy odcinek, co Joel wtedy grał. O, tutaj cofnęliśmy się 3 lata wcześniej. Wydarzenia sprzed 3 lat. Fajnie. Jakoś to już brzmi. Do dupy. Nie. Po prostu opuszki muszą ci stwardnieć. Tak. No dobra, chodź. To już? Tak. Co przygotowałeś, Joel?
zacznę zgadywać. Chcesz sobie popsuć niespodziankę? Nie wiem. No, wodospad. Czy to dinozaur? Przestań zgadywać. I tak ci nie powiem. Dobra. Czy to... Słoń? Nie zgaduj, i tak ci nie powiem. Kabriolet? Idziemy za Joelem. Patrz pod nogi. Spoko. O, to była ta niespodzianka Joela. Ej, w końcu umie pływać. Całkiem ci odbiło? Ty powinnaś widzieć swoją minę. A gdybym utonęła? Nie utonęła byś. Musisz popracować nad pewnością siebie. Tak, śmiej się, staruszku. Póki możesz. Tędy. Wal się. Ale jadę na pewno szybciej. Pamiętaj, takiej... nie machaj bezładnie rękami. Odpychaj tylko wodę ramionami. Bla, bla, bla. Cieszę się, że zapamiętałaś. Ja cię zepchnę, błagam. Popatrz. Widzisz? Widzisz? Spójrz tam. Tak. O, jak widzę. Ładny. Wygląda jak... I co, fajnie? Odświeżająco. No, niemiło tak wpaść do wody, co? No, w sumie to i tak musimy tędy przepłynąć. Odegrałam się, jesteś bardzo zły. Jestem bardzo, bardzo zły. Wskakuj. Bum! Dobra, wypłyń. Dobra, musimy zanurkować. Weź głęboki wdech. Tak, nie ma problemu. U którym to było? A, dobra, bo to znowu nas uczy nurkować, pamiętacie? Kiedyś Joelem, ale Joel bardzo szybko nie umiał pływać, tylko on pływał bardzo pomalutku, takim otępem. A to jak widzicie, ja pływam sobie szybciej. W sumie, ale w końcu umie pływać, więc jest fajnie. Czy to mój nauczyciel historii, który chce przeprosić za bycie dupkiem? Słucham. Umówiłam się z nim, bo nazywał świetliki terrorystami. Często siedziałam w kozie. Wiesz co, powinnaś przestać się tak wkurzać. Ale ludzie to dupki. Nieważne. No, czas nam się skończył. To już zauważyłem telefon, nie musisz mi mówić. Co, ja mam skoczyć do wody znowu? Widzę. No, Eli. Eli ma mniej tlenu niż Joel, wiecie? Czy to... nowe wdaty? Ile ty ich właściwie masz? Za mało. Za mało. Ale i tam na półkach to tych adidasów miała więcej niż ja. Chodź. No, okay. Ale w sumie w tych adidasach chodzi. Mam dość zgadywania. Świetnie. W końcu Joel zadowolony, no tak... Czekaj, a ja się... To... Olbrzymia kolekcja komiksu? Nie, nie, czekaj. Nowa kolekcja DVD. Tak. Ale która z nich? Po prostu... Albo dysków optycznych, czy czegoś takiego. O, rany, Joel. Jesteśmy. Boże, to naprawdę dinozaur. Zgadza się. Joel! Niespodzianka. O, w morze. O, kurwa, to jest pan dinozaur. Dobra, to by było też na tyle w tym odcinku. Ja byłem Riczko, na razie, no i cześć, pa pa!